ptaki drapieżne czy też sowy, one nie przywiązują się tak jak psy, tak jak nawet koty do swoich właściciela. Ptaki drapieżne pracują z nami, współpracują z nami, dlatego że widzą, że mają z tego korzyść. No nie muszą się tak namęczyć polując, bo wiedzą, że zawsze mogą liczyć na to, że od sokolnika coś dostaną. Głodne siedzieć nie będą, więc z nami fajnie wtedy współpracują. Parę słów o sokole wędrownym. Sokół wędrowny, najszybsze zwierzę na ziemi. Sokolnictwo jako dziedzina łowiectwa, znana od tysięcy lat, była uprawiana przez, również przez naszą arystokrację polską. Na całym niżu europejskim, od, powiedzmy od Holandii przez północne Niemcy, Polskę, aż Białoruś i Rosję, sokoły w tym rejonie gnieździły się na drzewach. To była tak zwana populacja nadrzewna. Sokół wędrowny nie buduje samodzielnie gniazda, tylko zajmuje gniazda innych dużych ptaków. Dążymy do tego, że te ptaki, które właśnie już wylecą z gniazda na drzewie, w wieku dojrzałym będą również poszukiwały gniazda na drzewie. Oczywiście to gniazdo to będzie gniazdo kruka, myszołowa, bielika, dużych ptaków. W momencie, kiedy w latach 50. XX wieku populacja sokoła załamała się pod wpływem stosowania środków ochrony roślin, tego popularnego DDT, te ptaki całkowicie zniknęły ze swoich pierwotnych terenów lęgowych. I teraz trzeba było odbudować tą populację. Więc stworzył się problem, że resztkowe populacje sokoła wędrownego pozostały tylko w terenie górzystym, w górach, gdzie nie stosowano tej chemii w takim natężeniu. Ale wiadomo, że sokół, który się rozmnaża, który żyje w górach i wyprowadza młode w terenie górzystym, te młode później w późniejszym wieku, nawet jak osiągną dojrzałość płciową, nie zakładają gniazd na drzewach. To jest tak zwany imprinting na miejsce urodzenia. One w okresie młodzieńczym, jeszcze przed opuszczeniem gniazda, kodują sobie w mózgownicy, że to jest moje miejsce urodzenia właściwe i później już w wieku dojrzałym również poszukują takiego miejsca na założenie gniazda. Czyli również te ptaki, które się urodziły i wychowały w górach, będą poszukiwały miejsca na gniazdo również w górach. Mogą ewentualnie zasiedlać wysokie budynki w miastach, wieże kościelne, wysokie budynki, imitacja gór, jakichś łańcuchów górskich, szczytów skalistych. Natomiast nie było przypadku samoistnego jakby gniazdowania ptaka urodzonego, wychowanego w górze, na klifie, na półce skalnej. Nie było takiego, żeby założył, żeby założył gniazdo na drzewie. I tu wielka rola sokolników, żeby odbudować tą populację nadrzewną sokoła, to należy te sokoły wypuszczać z gniazd na drzewach umieszczonych. I dlatego te klatki są umieszczone na wysokich drzewach w terenie zalesionym, żeby on sobie w wieku młodzieńczym zakodował, wyleciał z gniazda na drzewie. Te gniazdowanie z drzewa na skałę jest możliwe, ale odwrotnie nigdy nie stwierdzono takiego przypadku. Będziemy tu prowadzić niedużą hodowlę sokołów wędrownych, będziemy też mogli wspierać dziką populację poprzez współpracę ze Stowarzyszeniem Sokół w ramach reintrodukcji sokoła wędrownego. Część z tych naszych ptaków wyhodowanych tutaj w muzeum trafi po prostu na wolność, zwiększając bioróżnorodność w naszym regionie. No, nasze działania zmierzają do tego, aby w końcu te sokoły wędrowne wróciły do naszych lasów, naszych podlaskich lasów. No, może nam się to uda poprzez ten projekt reintrodukcji. Na terenie województwa podlaskiego nie ma ani jednej pary, nic mi o tym nie wiadomo. Taki projekt jest realizowany już od kilku lat
we współpracy z Nadleśnictwem Krynki. I tam już dwukrotnie młode sokoły były wypuszczone z tego gniazda. Łącznie 8 sztuk, tak? Tak, łącznie 8 sztuk. Chcielibyśmy więcej wypuszczać, no ale niestety skromne możliwości. Tylko tyle nam się udało wyhodować młodych i zwrócić środowisku. Wiadomo, że mamy bardzo fajne tereny do tego, żeby ten sokół tutaj był. I co ciekawe, jest taka tendencja, że sokoły migrują często na południowy zachód. Czyli wypuszczając je w innych regionach Polski, one po prostu mogą się nie zatrzymać w Polsce, a polecieć dalej na przykład na Czechy, do Czech, do Niemiec. Dlatego te wypuszczanie tych ptaków w północno-zachodniej Polsce jest dobre, bo te ptaki migrując na południowy zachód powinny gdzieś w Polsce się zatrzymać. Ten program reintrodukcji trwa około 30 lat. W sumie wypuszczone było ponad 600 sokołów. To może nie jest dużo. Ta śmiertelność jest w pierwszym roku bardzo wysoka, bo sięga nawet 70%, także taki projekt introdukcji jest obliczony na lata. Ale też nie było aż tylu hodowli sokolniczych i nie było można zdobyć młodych sokołów do introdukcji, do tej akcji. W tej chwili jest sytuacja dużo lepsza, ponieważ sokolnicy, hodowcy polscy już potrafią hodować sokoły, odchowują ich dostateczną ilość i w tej chwili rocznie Fundacja Sokół, która koordynuje całą akcję, wypuszcza około 130 ptaków w sezonie. To także dobrze to rokuje. Te ptaki zakładają już gniazda samodzielnie i często właśnie w tych sztucznych klatkach reintrodukcyjnych. Poprzez właśnie popularyzację, poprzez edukację na temat ptaków drapieżnych i sów jesteśmy w stanie je chronić, jesteśmy w stanie zmieniać nastawienie ludzi do ptaków drapieżnych. Codziennie można do nas zajechać, codziennie można się czegoś ciekawego dowiedzieć i zobaczyć. W soboty o godzinie 12 można przyjechać większą grupą, gdzie odbędzie się taka lekcja, gdzie będzie można posłuchać o ptakach drapieżnych i sowach i te ptaki drapieżne zobaczyć. Chodzi o to w tym programie, żeby spopularyzować wiedzę o ptakach drapieżnych i sowach, bo poziom tej wiedzy wśród społeczeństwa jest dosyć niski, nie oszukujmy się. Wszystko, co ma zakrzywiony dziób i szpony, to jest jastrząb, a my wiemy, że tak nie jest i chcielibyśmy, żeby reszta ludzi też wiedziała, że tak nie jest. I to byśmy chcieli tutaj robić. Będzie można poznać te ptaki, będzie można je zobaczyć, będzie można zobaczyć, jak latają, będzie można uczestniczyć w takim pokazie sokolniczym, gdzie ptaki będą latać, gdzie będą pokazane ich takie naturalne zachowania, czyli na przykład imitacje polowania, tego, jak one krążą, jak na przykład atakują zdobycz. Wszystko oczywiście w ramach takich bezkrwawych łowów, bardziej taka prezentacja dla ludzi, żeby mogli poznać te ptaki lepiej. Może zmienią trochę nastawienie w stosunku do tych ptaków i na tym nam najbardziej zależy. Te oczy są tak duże, że zabrakło miejsca na mięśnie, które poruszają oczami. Oczy ptaków są prawie nieruchome i one sobie rekompensują tą nieruchomość oczu tym, że mogą tak odwracać głowę. U sów to jeszcze silniej widać, nawet do 270 stopni mogą odwrócić. Proszę zwrócić uwagę, że te ptaki się ciągle rozglądają, prawda? One wszystko widzą, muszą wszystko widzieć, wtedy dzięki temu wyrostkowi łatwiej kruszy kość. I faktycznie taką kość udową bażanta chrupia w słone paluszki.